Cześć, witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku serii Viking Garage. Dzisiaj razem z Bobkiem wymienimy pompę wody oraz napinacz w takim troszkę dziwnym samochodzie, jakim jest Mercedes A-klasa. Czeka nas oczywiście nie lada wyzwanie, ponieważ żeby wymienić te dwa elementy, trzeba wyciągnąć cały silnik. Generalnie w każdym innym samochodzie wymiana pompy wody czy napinacza zajmuje około godziny, ale nie w przypadku tego Mercedesa. Jestem ciekaw, ile czasu mi to zetrwa i jakie komplikacje po drodze spotkam, żeby w ogóle wyciągnąć taki silnik i do jakiego stopnia będę musiał taki samochód rozebrać, żeby dostać się do tych dwóch elementów. Zakładam czysto teoretycznie, że do wykręcenia będą MacPersony oraz parę śrub, które znajdują się w szankach w podwóziu samochodu. Trzeba odkręcić, niestety, kompresor klimatyzacji. I cały moduł napinacza już został zamontowany. Całego silnika oczywiście nie trzeba opuszczać. Wystarczy, że będziemy mieli dostęp do całego sprzętu, który znajduje się pod podłogą pasażera, pod nogami pasażera. Pompa ewidentnie jest rozsypana, zresztą cieknie już z niej płyn. I zaczynamy montaż pompy. Powierzchnie już mam wyczyszczone, są fajne, równe, nie ma żadnych wrzerów. Ja oczywiście nigdy nie byłem miłośnikiem stosowania silikonu, więc nie stosuję silikonu. Z racji tego, tak jak mówiłem już przed chwilą, powierzchnie są fajne, równe, czyste. W momencie, kiedy widzimy, że powierzchnie są lekko już posiadają jakieś wżery, wtedy ewentualnie możemy zastosować silikon, ale pamiętajmy, żeby tego silikonu naprawdę nakładać niewiele, ponieważ w momencie, kiedy taką pompę dociskamy, ten silikon zaczyna wyciskać z wszystkich stron. Generalnie muszę przyznać, że jestem mile zaskoczony. Wyciąganie czy tam opuszczanie tego silnika nie przysparza większych problemów. Cały silnik znajduje się na sankach, a sanki przykręcone są do nadwozia 8 śrubami. W momencie odkręcenia tych śrub oraz odkręceniu MacPersonów bez żadnego problemu można taki silnik opuścić. Wiadomo, trzeba zwrócić uwagę jeszcze na przewody. Cała instalacja elektryczna oraz wszystkie przewody wodne są tak skonstruowane, że bez żadnego problemu można je porozpinać czy powykręcać. Teraz generalnie pokażę kolejność składania tego wszystkiego. Z racji tego, że w momencie, kiedy wyciągałem ten silnik, nie do końca wiedziałem, co trzeba odkręcić i popuścić, żeby można było bezproblemowo taki silnik wyciągnąć z tego samochodu. We'll be right back.
tyłu silnika mamy do wykręcenia, można powiedzieć, przewody, uchwyt, do który trzyma przewody elektryczne oraz masę samochodu, która też tu jest przykręcona. Oprócz tego musimy pamiętać o przewodzie z klimatyzacji, który jest przykręcony do sanek. Przed opuszczeniem sanek należy ten przewód generalnie stąd wykręcić, żeby zluzować ten cały przewód, żeby nie naciągnąć całego tego przewodu. I oczywiście rozkręcamy układ wydechowy. To jest tyle, co jest od tyłu silnika do wykręcenia, tak żeby opuścić ten silnik na dół. Przy wyciąganiu silnika również warto popuścić sobie przewód z klimatyzacji, który znajduje się nad tłumikiem. I na koniec jeszcze dwa wsporniki i dół będę miał już poskręcany. O jednym drobnym elemencie, czyli o osłonie, którą trzeba było ściągnąć, żeby wykręcić ten wspornik. W samej komorze silnika nie ma za wiele roboty. Tutaj akurat najlepiej jest wyciągnąć sobie zbiorniczek płynu ze spryskiwaczy, tak żeby mieć dostęp do drążka układu kierowniczego, który należy rozpiąć, a jest bardzo fajnie skonstruowany. Wykręcamy jedną śrubę i bez żadnego problemu możemy taki drążek zluzować. Na podłużnicy znajdują się dwa przewody, które należy rozkręcić. Tu akurat w moim przypadku niestety trafiłem na małą przeszkodę, ponieważ przewody zostały mi w rękach z racji starości i rdzy, która się już tam dostała. To jest oczywiście od strony kierowcy. Od strony pasażera do rozpięcia mamy przewód masowy, jak również uchwyt, który mocuje przewód z chłodnicy, który leci do pompy wody. Od strony kierowcy został jeszcze oczywiście też również przewód masowy. Tutaj akurat również niestety z racji starości został mi w rękach i uleciał, także będę musiał te wszystkie przewody wymienić. Tak, aby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, rozgrzać silnik do właściwej temperatury pracy. Na koniec dodam jeszcze, że aby wyciągnąć taki silnik całkowicie, do rozpięcia już zostało niewiele. Akurat w przypadku silnika benzynowego do wypięcia są dwie wtyczki z komputera sterującego pracą silnika. Oczywiście trzeba rozpiąć układ chłodzenia.
dodatkowo układ paliwowy, rozpinamy przewód hydrauliczny z siłownika sprzęgła oraz oczywiście linki zmiany biegów. I wtedy bez żadnego problemu taki silnik można całkowicie wyciągnąć. Na przykład w przypadku, kiedy trzeba będzie wymienić rozrusznik, ponieważ nie do końca pamiętam, czy dostęp do rozrusznika był w momencie, kiedy ten silnik był delikatnie opuszczony, czy po prostu trzeba ten silnik całkowicie wyciągnąć. Ja już powoli kończę. Jadę jeszcze sobie chwilę pojeździć tym Mercedesem, tak aby dokładnie sprawdzić, co trzeba jeszcze przy nim zrobić. Jeśli Wam się podobało, zostawcie lajka. Jeśli macie jakieś pytania lub sugestie, proszę zadawajcie je. I oczywiście do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Viking Garage.